Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę dotknąć ponownie tematu stresu. Tym razem chciałbym przedstawić Tobie, być może nawet przypomnieć, przybliżyć strategie, które były stworzone, wykreowane przez stoików, które, no cóż, mogą ci się kojarzyć tylko i wyłącznie z zajęciami, nudnymi zajęciami filozofii w szkole średniej czy też na studiach, natomiast można by tego używać i wykorzystać to dla swoich własnych celów, dla swojego własnego dobra, ponieważ strategie są iście skuteczne i właściwe. Otóż na samym wstępie zauważ, że chciałbym tym razem po raz kolejny nawiązać do tej. Płaszczyzny, która często przysparza nam stresu. A mianowicie będę tutaj nawiązywał głównie do płaszczyzny związanej z naszym życiem społecznym, ponieważ nasze życie społeczne jest bardzo często źródłem stresu. Na który, uwaga, możemy się przygotować, którego możemy się pozbyć i z którym możemy sobie doskonale poradzić, wykorzystując do tego celu coś takiego jak stres stoickie strategie, które być może już na wstępie kojarzą ci się tobie z stoickim spokojem, do którego te strategie mają doprowadzić. Bardzo proste strategie, bardzo przemyślane i co ważne, bardzo skuteczne w momencie, kiedy oczywiście zastosujesz je w swoim życiu. Jest to oczywiście jedna z wielu strategii, których jestem zwolennikiem, oczywiście, które można w odpowiedni sposób zaimplementować w życie codzienne, i o takich między innymi strategiach i ich implementacjach w życie codzienne będziesz mógł mogła przeczytać w mojej książce, związanej z eliminowaniem stresu w kilku, nie powiem ci ilu, bardzo prostych krokach, które mogą zaprowadzić Cię zdecydowanie do większego spokoju. Zatem, jeżeli chodzi o stoików, przejdźmy do rzeczy. Gdy mówimy o stoikach, przede wszystkim być może kojarzy ci się ze stoicyzmem spokój i faktycznie tak jest. Natomiast głównym celem powiedzmy, nazwijmy to tejże filozofii jest dążenie do szczęścia poprzez m.in. uniezależnienie się od negatywnego wpływu. Po pierwsze, być może tutaj od razu przychodzi ci na myśl ta modlitwa. Która jest bardzo znana, modlitwa Marka Aureliusza, kiedy to chcesz się uwolnić od rzeczy, od, na które nie masz wpływu. No i tutaj, cóż, praktyka życia codziennego pokazuje, że wpływu nie mamy na wiele rzeczy, a tak czy siak one nas denerwują. Czy to wieszający się ciągle komputer, czy to rozłączający się internet, czy to ruch uliczny, który zaczyna przysparzać nam wielu problemów. Kolejna sprawa, uwolnienie się od negatywnego wpływu celów i pragnień i, i rzeczy, których chcemy unikać. Zauważ, że bardzo często jest tak, że gdybyśmy się dobrze zastanowili, to wiele naszych celów, wiele naszych pragnień, to rzeczy, które prowadzą do wartości niematerialnych, które jak się okazuje, bardzo często możemy zrealizować tu i teraz. Bez udowadniania sobie i komukolwiek innemu, że osiągnięcie takiego celu dowiedzie, że jesteśmy wartościowi i że komu ma nas doprowadzić do tak zwanego odczuwalnego szczęścia. Kolejna sprawa, uwolnienie się od kryteriów oceny. Oceny, która szczególnie w dobie mediów społecznościowych jest rzeczą niesłychanie Pustoszącą naszą świadomość i nasze poczucie własnej wartości. Mówię tutaj do ciebie jako terapeuta, jako człowiek, jako obserwator tego wszystkiego, co się tutaj w dzisiejszych czasach dzieje, gdzie faktycznie wiele ludzi się w tym wszystkim gubi, próbując oceniać siebie i innych. Pod względem i z użyciem pewnych kryteriów, które przecież mają się nijak do oceny wartościowości czy wartości danego człowieka. E, tutaj posługujemy się takim modelem człowieka, który kieruje się rozumem i uwaga, żyje w zgodzie z naturą. E, żyje w zgodzie z naturą, w tym, z tym też e, w zgodzie z naturą człowieka, z którą po prostu na zwyczajnym świecie warto byłoby się pogodzić. Która to natura człowieka być może wielokrotnie Ciebie zaskakiwała w sposób negatywny, kiedy to ktoś Cię oszukał, okłamał, być może był agresywny w Twoją stronę albo potraktował Cię nieuczciwie. Taka faktycznie jest częstokroć natura człowieka. Gdybyśmy szukali tutaj źródeł e, inspiracji, gdyby Cię ten temat faktycznie interesował, no to tutaj polecałbym Tobie przede wszystkim e, Senekę, e, Marka Aureliusza i Epikteta jako bardzo dobre źródła, szczególnie słynne e, medytacje Marka Aureliusza. Tutaj od razu na wstępie, zauważ, stoicyzm może ci się kojarzyć z tą słynną modlitwą, która ujawnia dychotomię kontroli. Dychotomia, być może niewłaściwe słowo, w tym momencie chodzi nam o to, że w zasadzie mamy dwie grupy rzeczy w życiu: I te, na które mamy wpływ i te, na których wpływu nie mamy, podczas kiedy te właśnie druga kategoria rzeczy przysparza nam bardzo wiele stresu, ponieważ zaczynamy się w tym momencie denerwować, a skoro nie mamy wpływu, nie możemy tego zmienić, nasz stres i nasze ciśnienie wewnętrzne rośnie. W związku z tym ta modlitwa wydaje się jak najbardziej umocowana, rozsądna, sensowna, a przede wszystkim uwalniająca. Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi odwagę i siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę, i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego. Zauważ, tutaj od razu w głowie być może pojawia się pewnego rodzaju sygnał, który rozbrzmiewa niczym sygnał telefonu komórkowego, który gdzieś tam w tle się pojawia. Otóż tutaj właśnie dzwoni do ciebie Twoja mądrość, Twoje źródło siły. I Twoje źródło cierpliwości, kiedy to po prostu odetniesz się całkowicie od rzeczy, na które wpływu nie masz, a takich rzeczy zauważ jest bardzo dużo. Za każdym razem, kiedy coś cię stresuje, zadaj sobie pytanie, czy mam na to wpływ? Jeżeli na to wpływu nie mam, oczywiście e, teraz możemy posługiwać się różnymi rzeczami e, pod względem rozumienia stanu rzeczy. Ponieważ często możemy próbować doszukiwać się tego głębokiego wpływu, tak? i na przykład, jeżeli posługujemy się buddyjskim czy, czy kabalistycznym rozumieniem świata, kiedy w zasadzie wszystko, co nam się przytrafia, jest w kwestii i w gestii naszej odpowiedzialności. Natomiast tutaj głęboko bym nie szukał. Jeżeli to są drobiazgi, które po prostu są pierdołami, zawracającymi nam głowę, zabierającymi nam energię, nie warto się nad tym pochylać. Jeżeli chodzi natomiast o relacje ludzkie, faktycznie bardzo często ten wpływ mamy i tutaj troszeczkę skierowałbym przede wszystkim zwrot i wektor siły w stronę ludzi, z którymi mamy kontakt i budujemy jakieś relacje, nie przejmując się rzeczami przelotnymi, kiedy to z danym człowiekiem po prostu relacji budować nie będziemy. Na przykład osoba, która zajechała ci drogę, która wywołała u Ciebie jakoś tam reakcję agresji. Teraz tak gdy mówimy o tym o tej kontroli, Pamiętaj, aby no, zwracać uwagę na te rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, a kontrolę mamy nad właśnie takimi rzeczami, jak nasze myśli. Myśli, czyli w jaki sposób myślimy o danej rzeczy, co za tym idzie oceny danej sytuacji, danego człowieka, a co za tym idzie reakcje, czyli nasze impulsy. Bardzo dobrze byłoby, abyśmy byli osobami, które są osobami proaktywnymi, na przykład w rozumieniu, Kabały, czy w rozumieniu chociażby takich osób jak Steven Covey, który mówi bardzo dużo i bardzo dużo pisze o proaktywności, kiedy to pomiędzy akcją a reakcją jest miejsce na naszą wolę, gdzie to czyni zadość temu, że faktycznie jesteśmy ludźmi. Którzy potrafią kierować swoim życiem. Jest to bardzo, bardzo ważny element. Za każdym razem, na przykład, zauważ w świetle teorii kabały, masz możliwość wygrania w danej sytuacji, kiedy zachowujesz się w sposób proaktywny. Wiem, łatwo jest powiedzieć, gorzej zrobić, ale. Da się, da się i jeszcze raz da się. Kolejna sprawa, nad, nad czym mamy kontrolę? Nad wolą unikania lub dążenia, bądź też pożądania, gdzie tutaj, w świetle stoicyzmu, powinniśmy dążyć do rzeczy, które nas wzmacniają pod względem charakteru, czyli nieuleganie takich, takim chwilowym impulsom, zachciankom, które bardzo często chcemy realizować. No, tu oczywiście pamiętaj o tym, że jednym z poprzednich punktów było to, żeby nie oceniać, jeżeli ktoś na przykład chce kupić sobie luksusowy, sportowy samochód, jasne, jest to oczywiście coś bardzo dobrego, bo może uruchomić u niego cały szereg procesów, które spowodują jego rozwój. Tego bym się w żaden sposób nie wystrzegał. Natomiast, cóż, w momencie, kiedy będziemy mieli do siebie dystans, zaczniemy powiedzmy kwestionować pewne nasze dążenia, Pewne nasze zachcianki, bardzo dobrze zadać sobie takie pytanie: czy ja osobiście naprawdę tego chcę i wynika to z mojego wnętrza, czy jest to wynikiem na przykład działania mojego ego-ego, które mogę rozpoznać. Które mogę rozpoznać pod względem tego, że będzie posługiwało się emocjami. Ego jest bardzo, bardzo ulotne, tak? Czyli te zachcianki, zauważ, dzisiaj chcę tego, jutro chcę tego, jutro chcę czegoś jeszcze innego. Ego bazuje na strachu, na poczuciu braku i powiedzmy, to są takie elementy, które mogą pomóc ci rozpoznać, czy to, do czego dążę, jest czymś, co spowoduje, że ja się rozwinę i zrobię to dla siebie, dla innych ludzi, czy aby na pewno nie jest tak, że po prostu chcę zadowolić swojego ego, no bo wtedy no cóż, nawet osiągnięcie danej rzeczy zazwyczaj nic dobrego nam nie przyniesie. Ale oczywiście nie oceniajmy, nie wierz moje słowa i tutaj ja tylko poruszam się pewnego rodzaju konstruktem, oczywiście popartym osobistym doświadczeniem, dlatego też zwróciłem się w stronę Stoicyzm. No i tutaj, gdy mówimy o stoicyzmie, tu odróżniłbym takie trzy dyscypliny, trzy płaszczyzny, które powinny zwrócić naszą uwagę. Pierwsze, właśnie, pożądanie, dążenie rób to, co robi dobrze dla Twojego charakteru, kieruj się rozumem, wartościami i rzeczami, które są dla Ciebie najważniejsze, mając na uwadze tworzenie lepszej wersji siebie. Druga dyscyplina i płaszczyzna to działanie. Działanie, kiedy to będziemy obcować z innymi ludźmi, i na płaszczyźnie relacji będziemy przygotowani na to, że po prostu naturą ludzką jest czasem ulegać pewnym emocjom, które wcale nie są konstruktywne a mówię tutaj o agresji, mówię tutaj o chciwości, mówię tutaj o powiedzmy. Nie chcę tego oceniać yy, yy, i nazywać może głupotą, ale faktycznie wiele zachowań można by yy, upatrywać w tych kategoriach, natomiast zazwyczaj one mają jakąś tam motywację. Tak przygotuj się do tego, że mając do czynienia z ludźmi, będzie tutaj bardzo, nazwijmy to, mając do czynienia z ludźmi, będzie tutaj bardzo dużo okazji do rozwoju. Bardzo często jest tak, że zauważcie, padamy ofiarą swoich własnych etykiet, a mianowicie często Mówimy o tym, że z rodziną najlepiej na zdjęciu albo w związku to po iluś latach jest tak albo inaczej. Pamiętaj, że każda relacja jest okazją do Twojego rozwoju. Jeżeli pojawiają się trudności, to nie wynika to z tego, że musimy się kłócić, tylko jest to okazja, żeby lepiej się rozumieć, żeby lepiej się wyrażać, żeby lepiej ustalać granice w relacjach i związkach, które po prostu uchronią, nam przed, uchronią nas przed stresem, który jest zbędny który możemy wyeliminować już na wstępie. Kolejna sprawa, doskonalenie. I teraz uwaga, jest to coś, co będzie przede wszystkim wyrażało się tym, że na przykład, tak jak wielu stoików, możesz prowadzić swój pamiętnik, kiedy będziesz na przykład upamiętniać swoje sukcesy poparte spokojem i odpowiednio zaplanowaną, właściwą reakcją. Zauważ, gdy mówimy o narzędziach, no to cóż, przede wszystkim narzędzia typu mindfulness, czyli bycie całkowicie tu i teraz, świadomość nieoceniająca, oparta między innymi o coś takiego jak właściwy osąd wynikający ze świadomości nietrwałości, czy życia, czy posiadania, czy też okoliczności, które zawsze miną, niezależnie od tego czy Mówimy tutaj o, szczególnie o okolicznościach negatywnych, na których się często fokusujemy, tak, na problemach, które mamy do rozwiązania. Kolejna sprawa prowadzenie pamiętnika, no i codzienna praktyka oparta o tym, że każdym razem, kiedy konfrontuję się z jakąś trudnością, ja mówię zdecydowane stop. Stop moim impulsom, stop mojej reaktywności, ponieważ chcę postępować w sposób proaktywny, czyli niezależny, czyli zależny tylko i wyłącznie od mojego wnętrza. Ponieważ to prowadzi do rozwoju. I tu jest cały sens tego wszystkiego. Kolejna sprawa, wróćmy jeszcze do tej powiedzmy, nietrwałości. Wiele, wiele, wiele rzeczy, wiele decyzji moglibyśmy podjąć w zupełnie inny sposób, gdybyśmy mieli świadomość nietrwałości. Nietrwałości życia, nietrwałości posiadania i nietrwałości czegoś takiego. Jak uwaga, uwaga, okoliczności, szczególnie tych negatywnych okoliczności, które przychodzą. I teraz, oczywiście, jest tutaj wiele, wiele rzeczy, które można by tu powiedzieć, natomiast, skoro mówimy o stoicyzmie, chciałbym się temu oddać całkowicie. Teraz podsumowując, koncentruj się na tym, na co masz, na czym, na co masz wpływ, myśli, reakcje, wola dążenia i unikania. Przygotuj się do naturalnych zachowań ludzkich. Nie da się zestabilizować, przygotuj się zawczasu. Na przykład rozwiązanie prawne, ostrożność, przezorność. To nie jest tak, że nie możesz ufać ludziom, ale po prostu zabezpieczaj się. Reaguj spokojnie na wszelkie zachowania, które odbiegają od tak zwanej normy, ponieważ one są naturalne. No i pamiętaj o swojej proaktywności, czyli za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś sytuacja, ty to wszystko stopuj przede wszystkim w odniesieniu do swojej impulsywności. I w takim momencie zdajesz sobie sprawę, że to jest okazja do zbudowania swojej siły, do zbudowania swojego charakteru, do zwycięstwa, do zbudowania światła. Jeszcze wiele, wiele rzeczy można by tutaj powiedzieć, posługując się nomenklaturą różnych systemów. Można by tutaj o tym opowiadać dosyć sporo. Natomiast zauważ, bardzo, bardzo mądra strategia, która może nam oszczędzić wielu stresów, szczególnie tych stresów, gdzie wpadamy w wir. I jesteśmy wypadkową wszystkiego tego, z czym nam się przyjdzie zetknąć. Natomiast my mamy władzę nad naszymi, jeszcze raz, myślami, nad naszymi impulsami, nad wolą dążenia i unikania, a to daje ci siłę, a przede wszystkim zdejmuje z ciebie stres, który może być, okaza się okazuje się całkowicie zbędny. Tym samym dziękuję to za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Ciebie oczywiście do skorzystania z aplikacji Medity, która jest znowu w toku transformacji. Nagrania zostały w pewien sposób odświeżone, no i nowa wersja już niebawem będzie dla Ciebie również dostępna. Po to abyś doświadczał, doświadczała jeszcze większego spokoju. I siły z tego wynikającej, serdecznie Cię pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się, cześć.